Cześć, witajcie gorąco i dzisiaj powiemy co nieco na temat gry Street Fighter Class Tekken, a w celu zwiększenia oglądalności szybki fab time, czyli cycki. Dobra, już teraz wracamy do konkretnego tematu, jakim jest rozgrywka i pierwsze wrażenia gry Street Fighter Class Tekken. Mianowicie, od dawna szukałem gry Tekkeno podobnej. Nie byłem nigdy fanem gry Street Fighter. To znaczy, grało się na Pegasusie, grało się u kumpli na konsolach, gdzieś tam się czasem zdarzyło. Natomiast Tekken to była gra przede wszystkim super imprezowa, gra, gdzie zawsze można było z kumplami świetnie się bawić przy jednym telewizorze, na jednej konsoli, na dwóch padach i po prostu ta rozgrywka nigdy się nie zmieniła. Jeżeli chodzi o to, co tutaj mamy, więc poza tą całą japońszczyzną, którą przesiąkł niestety Tekken, ponieważ z tego połączenia tych dwóch gier tak naprawdę Tekken wyszedł gorzej, ponieważ Tekken miał zawsze charakterystyczną grafikę, to samo Street Fighter. Jak wiecie, Street Fighter zawsze bardziej komiksowo, bardziej bajecznie, mnóstwo kolorów, to był komiks, tak? I tu niestety postacie Tekkena, wszystkie postacie zostały przyciągnięte właśnie do tego klimatu Street Fightera, czyli to, co możecie zaobserwować, jest troszkę taka cukierkowa grafika, więc to jest pierwsza rzecz, która się może nie spodobać fanom Tekkena. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięki, muzykę i tak dalej, kwestia gustu. Niektórzy uważają, że ich denerwuje właśnie ta japońska muzyka, takie szybkie elektrotechno czy co to tam jest w tle, ale jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, czyli rozgrywka, naprawdę na wysokim poziomie możemy uczestniczyć w walkach live, czyli możemy się połączyć przez internet z kumplami, z ludźmi, którzy po prostu są w lobby, rankingi, pojedynki, na których po prostu nie trzeba dużo czekać, nie ma żadnej desynchronizacji, tam wszystko się odbywa bardzo płynnie, nie ma lagu. Jeżeli chodzi o combo, więc tutaj jest naprawdę bardzo fajne zaskoczenie, ponieważ coś, czego nie było w Tekkenach i to jest bardziej zaczerpnięte właśnie z systemu Street Fightera, czyli przy osiągnięciu pewnego poziomu mocy i przy połączeniu pewnego combo z następnym combo, oczywiście to wszystko musimy znać, no chyba, że nawalamy podstawową zasadą, walimy wszystko, co się da na joysticku, na padzie i a nuż się uda, to wtedy wyskakuje nam naprawdę fajne combo, animacja jakiegoś super ciosu i wtedy jest po prostu GG. Co mogę więcej powiedzieć? No nic. Serdecznie Was zapraszam do zakupu tej gry, do zobaczenia może u mnie na live. Ja ją zakupiłem w edycji pudełkowej. Nie będę ukrywał, byłem w MediaMarkt. Ona kosztowała 35 zł. Jeżeli ktoś chce, może kupić ją na Steam, są różnego rodzaju wyprzedaże, ale jeżeli chodzi o tą wersję, to w wersji polskiej naprawdę serdecznie polecam. To tyle, dziękuję. Six, five, four, three, two, one, zero.